tym sezonie kolejny raz polska motoryzacja. I tak naprawdę zacząłem się zastanawiać między Żukiem, między Nysą, Tarpanem i Warszawą. No i tak naprawdę Warszawa do mnie trafia najbardziej. Dlatego teraz jadę do człowieka, który, można powiedzieć, na Warszawach zjadł zęby. Tym razem mechanik z Ryglic nie musiał jechać przez pół Polski. Do adresu wbitego w nawigację GPS prowadził go przez niespełna godzinę. Sądząc po furach zgromadzonych na placu, to na pewno tu. To królestwo należy do Tomka, który od 20 lat handluje takimi klasykami, a także częściami do nich. No cześć, powitać. Cześć. Trafiłeś. No, widzę, że nawet dobre miejsce. Tak, chyba tak. Bo trochę tutaj tego jest. No jest, jak widzisz tutaj. Niesamowite. Powiedz mi jedną rzecz, bo tak rzuciła mi się w oczy ta Warszawa jakaś tak dziwnie przerobiona. Nie, to jest sowiecki Monster Truck. Czyli? Czyli GAZ M72. Wygląda jak polska Warszawa garbata, natomiast to jest auto zbudowane na samochodzie Pabieda, czyli protoplaście polskiej Warszawy M20. Natomiast jest to auto, które ma napęd 4x4 fabrycznie. Wyprodukowano tego 4677 sztuk. Przy ogólnej produkcji Pabiet w Związku Radzieckim prawie ćwierć miliona, także o kurde, z tego co wiem, może jeszcze jeden sam taki egzemplarz jest w Polsce. I oni zrobili jakieś specjalne napędy do tego? Przód i tył pochodzą od Gaza 69 z wczesnej wersji. Takie sowieckie quattro, możemy powiedzieć, z lat 50. Kurczę, nie przejedziemy się nią, widzę. No niestety, może następnym razem. No nie do wiary. Dobra, słuchaj, w tym sezonie Duda kontra Szafrański padło na polską motoryzację. Super. No i wpadła mi do głowy Warszawa, ale powiem ci szczerze, że nawet Warszawą w życiu nie jeździłem. Jest okazja. To jeździ? Jeździ oczywiście, jest zarejestrowana, tak. To jedziemy. Spróbujemy. Nie wiem, czy będę potrafił. Nie wiem, jak się odnajdziesz. Najpierw małe szkolenie z wajchologii. Ty, ależ to fajne. Tak. I teraz jedynka. Jedynka jest do siebie i do tyłu. Czyli troszkę tak? Na odwrót niż normalnie w samochodzie. Tak. Wiesz co, ja wychowałem się na Fiatach dużych już, nie? Czyli małe Fiaty, duże Fiaty. Syreną jeździłem, natomiast Warszawą jadę pierwszy raz. No wiesz, jak masz porównanie do dużego Fiata, to jednak to jest przepaść jakieś tak naprawdę 30 lat. To prawdziwa prehistoria. Warszawa pamięta lata 50., a Pabieda, na której bazuje, nawet lata 40. Grzesiek prowadzi mocną wersję, która ma aż 70 koni. Ależ to idzie, patrz! To jest już górnozaworówka. Górnozaworowy, S21. Silnik jak w Żuku. Tak, w zasadzie jest to samo. Jakieś tam drobne zmiany były, w zasadzie jest to samo. Plug and play. Kurde, ale dobrze się tym jeździ, powiem ci. Lecimy sobie 50 na godzinę, bo teren zabudowany tutaj, ale to jest całkiem normalnie tak przyjemnie, nie? Tak, tak. Stówkę poleci taka? Słyszałem, że koło 115, 120 nawet ludzie tym wyciągali. Kurczę, kaskaderzy. To z lekka. Wiesz, to każdy samochód daje coś od siebie. Tak. Ja mówię, że siadając do takiego samochodu trzeba się troszkę wkomponować w tamte czasy, tak, i czerpać to, co jest w nim fajne, tak, bo jest w nim dużo fajnego, tak? W tej Warszawie na przykład fajnie zgrzytają biegi. Oj, oj, jest. Jest. A tak na serio, idziemy o zakład, że skrzynię Grzesiek na pewno wymieni na inną. Namówiłeś mnie na Warszawę. Super. Podoba mi się ten samochód, widzę w nim potencjał, natomiast jedźmy do ciebie na bazę. Chcę obejrzeć parę Warszaw, pogadać z tobą o technicznych sprawach, żebym nie władował się w drogę, która idzie donikąd. Myślę, że wspólnymi siłami damy radę. Ach, ten początkowy entuzjazm. Zawsze się tak zaczyna. A potem lecą różne niecenzuralne wiązanki.